Cześć, siemanko, tutaj Fala. Słuchajcie, wpadłem wczoraj na taki pomysł, żeby zaprosić dzisiaj Adiego do restauracji Lido w Gościnne Progi przy wejściu numer 45 w Brzeźnie. Tutaj świetny klimat, bryska morska wieje. Na śniadanie, to będzie śniadanie w formie bufetu. I bardzo chcę się dowiedzieć, jakie potrawy Adi poleca, jakich nie poleca. No po prostu będzie taka luźna, fajna, przyjacielska rozmowa. Zapraszam Was serdecznie, będzie na pewno zajebiście. Lecimy? Falaj, co tu się wydarzyło? Zaprosiłeś mnie na śniadanie? Śniadanie mistrzów. Zapraszamy. Widzę, że tutaj Kamil z kamerą. Ty tutaj wchodzisz, ja sobie siedzę, czekam, wy wchodzicie z kamerą. Co to za numer tutaj żeś wyciął, co, kolego złoty? Słuchajcie, byliśmy tutaj na porannych rytuałach, robiliśmy to już parę razy i stwierdziłem, że warto jest pociągnąć temat dalej, gdyż będę teraz miał wolne poranki i chciałbym to trochę aktywniej zrobić, co na pewno mi się przyda, nie będę ukrywał. Czyli pod swoim kątem tutaj. Chciałem też wyciągnąć od Ciebie dla widzów parę informacji, parę, tak powiem, ciekawostek, jakichś niuansów a propos śniadań, a propos jakiegoś treningu porannego. No w ogóle taka luźna rozmowa, słuchajcie, nic nie jest przygotowane, on w ogóle nie wiedział, że to się stanie, więc będzie na pewno, zaprosiłem go tutaj do restauracji Lido. Świetne miejsce uważam na taką rozmowę, przy samej plaży, bryska morska wieje. Zostańcie z nami, będzie super, owoce, nie wiem, czy to dobrze. Pyszota. Zaraz się dowiemy. Słuchaj, czyli co? Czyli to będzie takie dzień dobry Fala, tak? Mamy taką, zakładamy taki tutaj część na moim kanale. Dzień dobry Fala. Myślę po prostu, że masz coś tam do powiedzenia w temacie śniadania. To uwielbiam śniadania bufetowe w formie bufetu szwedzkiego. Uwielbiam to, ale nie wiem, czy zawsze dokonuję dobrych wyborów, bo ja to jestem fanem żółtego sera, kiełbasek, paróweczek. A bardzo bym chciał, żebyś mi tam opowiedział, jak to można zrobić też fajnie, ale zdrowo. Czy taką ty tutaj preferujesz tradycyjną polską kuchnię, tak? Tak, zdecydowanie. Ja to jestem, jak na wakacjach, to na wakacjach. No. Ale nie ukrywam, że jakieś tam jajko sadzone i w ogóle też byłoby dobrym wyborem. I chciałbym się dowiedzieć przed treningiem, po treningu, kiedy lepiej jeść takie śniadania w ogóle. Słuchaj, no dobrze, no to co, jakie tutaj jesteśmy, dajemy sobie śniadanko. Tak, proszę, to już zaraz będą jeszcze donosić. Powiedz mi, mój kolego, wspaniały. Wspaniały. No. Dziękuję. Czego chciałbyś się dowiedzieć? Pytanie pierwsze to w ogóle chciałem się dowiedzieć, czy w ogóle warto jest jeść śniadania, gdyż ja, nie ukrywam, nie jadłem nigdy śniadań. Przez całe swoje życie nie byłem jakoś fanem śniadań, chyba że na kaca. A tak normalnie to czasami zdarza mi się pierwszy posiłek o godzinie 14, jak wrócę z pracy. Mhm. W ogóle nie jem nawet w pracy o 9 śniadania, czy tam o 10. I chciałem zapytać, czy to jest w ogóle... Kiedyś wiem, że wszyscy mówią, że trzeba jeść śniadania, to jest w ogóle podstawowy posiłek dnia i tak dalej. A teraz wiem, że tam różne trendy się przebijają w tej branży fitness. I chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty to w ogóle widzisz. Czy Ty jesz śniadania na przykład? Wiesz co, jest to dosyć złożony temat, tak jak wszystkie, że jest to bardzo mocno zindywidualizowane, tak? I rzeczywiście masz rację, jest wiele różnych tutaj trendów i koncepcji i wiele z nich jest skutecznych, ale nie dla każdej osoby. Ja mam, stary, powiem Ci, w pamięci analizowałem kiedyś taką dosyć dużą pracę naukową, która była robiona tam na dosyć dużej grupie osób w Portugalii. To było badanie kontrolne, gdzie badano cechy behawioralne osób, które w jakimś odstępie czasu schudły minimum 20 kg i potem przez 2 lata utrzymały tą wagę. Mhm. I były badane właśnie cechy behawioralne i jedną z tych rzeczy, która była wspólna u tych osób, tak? No bo jaki jest problem, tak? Tak naprawdę my wiemy, że odchudzanie nie jest problem. Każdy potrafi się odchudzić, tak? Tak. Każdy potrafi przejść przez chwilę na dietę kapuścianą, zacząć pić tylko kawę, albo nic nie jeść, albo sobie robić detoksy, wiesz, jakieś tam z herbatek różnych. Mhm. I to nie jest jakby dla nikogo problemem. Lodówka, minus 5 kilo. I... Wyzwaniem jest utrzymanie tej spadku wagi, a to się wiemy, że bardzo małe ilości osób. Tak, ja coś o tym wiem. Tak. Nie zawsze się udaje. Naprawdę, ja słuchajcie, miałem w sumie już parę takich skoków nawet na 80 kilo, ale to było chwilowe i zaraz już sinusoida szła w górę. 180? Nie, no 180 to nie, ale kiedyś schudłem 30 kilo w miesiąc. O kurde, no to sporo. No ale mamy rebound tak zwany, czyli odbicie. Tak, od razu wracało. No i było badane właśnie, badano cechy behawioralne, tak? Czyli nie fizyczne, jakieś rzeczy, które rzeczywiście te osoby wykonywały. I jednym z cechą wspólnych tych osób, którym udało się trzymać wagę, było jedzenie śniadań.
pełnowartościowych śniadań było tam, była wyższa edukacja, było wykonywanie regularnej aktywności fizycznej, jedzenie warzyw i owoców i tam jeszcze kilka innych czynników, których teraz nie przypomnę sobie, ale było tam wyróżnione chyba 6 czy 8 takich cech. To, co ciekawe, było warto dodać, że jakby po drugiej stronie tego bieguna i w odwrotnej proporcji były osoby, które szukały jakichś tam magicznych tabletek, jakichś magicznych rozwiązań, tabletek na spalanie tłuszczu. I to takie, też mam parę za sobą i takie osoby zazwyczaj w większości przypadków, jeśli szukasz magicznej tabletki albo magicznego rozwiązania, to było, że te osoby zazwyczaj, to są te osoby, które w większości wracały do wagi początkowej. Mówię, to jest jedno, tak, ale też zależy na jakim jesteśmy etapie życia, bo też bardzo popularna jest ostatnio ten system żywieniowy intermittent fasting, gdzie się pomija śniadania i jakby wydłuża się post pomiędzy posiłkami. Mm-hmm. I to też ma swoje zalety, nie? To też ma swoje zalety i są osoby, których fajnie się to sprawdza. Nawet są jakieś przesłanki, że mogą się poprawiać wyniki krwi poprzez wydłużenie tego postu pomiędzy posiłkami. Też w zależności, czy jest coś, które zależy akurat na budowaniu masy mięśniowej, czy odchudzaniu, czy utrzymaniu wagi, bo w przypadku osób, którym zależy na rozbudowaniu masy mięśniowej, trzeba regularnie w jakichś tam odstępach podawać po prostu proteiny, tak, żeby ładować to paliwo. No i wtedy śniadanie wysokobiałkowe jest wskazane, tak, żeby rzeczywiście jeść te śniadania. Kolejnym aspektem też ważnym do rozważenia jest to, że też widziałem prace naukowe, gdzie jedzenie wysokobiałkowych śniadań z rana powodowało tym, że potem mniej jedliśmy w ciągu dnia. Mhm. Tak, także też mówię, kwestia jest złożona. Ja jestem raczej, jeśli mówimy o ogólnej populacji, większości osób, jedzeniu takim prozdrowotnym. Nie wiemy, kto będzie oglądał film, więc musimy mówić to o wszystkim. Ogólnie uważam, że śniadania powinno się jeść, a z drugiej strony sam jestem osobą, która też nie jest zbyt dużo na śniadania. Ja naturalnie nigdy nie byłem jakiś tam głodny na śniadanie, czasem zdarza mi się wyjść z domu bez śniadania, ale potem załóżmy gdzieś tam w pierwszych godzinie, dwóch po wstaniu. Mhm. Głodniej rzeczywiście wtedy jem to śniadanie, takie późne śniadanie, już dosyć obfite. No dobra, mówię, załóżmy się w takim śniadaniu kontynentalnym jak teraz. No. Mamy szeroki wybór, no naprawdę jest tego masa cała, zresztą później wam to pokażemy może. I powiedz mi, co wybrać? Jakie są produkty, które na pewno są takie śniadaniowym superfoodem? Stary, no jakby tu nie ma naprawdę żadnej filozofii. Fajnie jest z rana zjeść jakieś owoce, tak? Owoce mają fruktozę, fruktoza uzupełnia... Przekonałeś mnie. Tak, fruktoza uzupełnia glikogen wątrobowy, który gdzieś tam przez noc maleje jego poziom. Na pewno warzywa, na pewno pełnowartościowe źródła białka, tak? Czyli to będą, mogą być jajka, mięsa, różnego rodzaju ryba, omega-3, plus może jakieś zdrowe źródła tłuszczy. Przypomina mi się taka koncepcja, był kiedyś taki jeden z najbardziej znanych trenerów na świecie, mega autorytet w świecie fitnessu, Charles Poliquin. Świętej pamięci, zmarł w wieku tam 50 lat, no ale był przez wiele lat uznawany za jednego z największych autorytetów. No i on otwarcie mówił, że on jest snobem. Nie? Że on jest snobem i że on wszędzie jak jeździ gdzieś na szkolenia, bo prowadzi szkolenia w całym świecie, to on na śniadanie musi zjeść steka. Aha. Steka mówi, że zależność, jak się pójdzie do kraju, gdzie jest gorsze jedzenie, to będzie na przykład łosoś, tak? Bo to jest pełnowartościowe źródło. No i koniecznie on też mówił, ewentualnie powiedział, że jeśli nie mamy dostępu do steków, żeby jeść na śniadanie steki albo dobrego jakości łososia, to też była opcja właśnie z jajkami, z orzechami, które są też bogate w różne witaminy, składniki mineralne. Także jeśli o mnie chodzi, to ja ci powiem, że ja gdzieś tam jestem fanem śniadań na słodko. Zawsze pilnuję, żeby to były owoce, żeby to były właśnie orzechy, żeby też były jakieś źródła węglowodany pochodzenia skrobiowego. Mm-hmm. Tak? Jeśli jest taka potrzeba, coś pełnoziarnistego, mówię, to zależy od preferencji, tak? Czy jemy bardziej na słodko, czy na słono. Ale mówię, to naprawdę nie ma jakiejś tam wielkiej filozofii. Nie? Raczej byłaby większa gama produktów, które gdzieś tam uważam, że nie warto jeść. Nie? No właśnie, na przykład? Czego zdecydowanie co byś odrzucił, tam będzie na pewno większość mojego jadłospisu, więc ja uwielbiam takie trochę śmieciowe śniadania, na przykład parówki. No, wiesz co, parówki wbrew pozorom, jeśli są jakieś dobre jakości, nie są wcale jakieś tam najgorsze, nie? Jeśli to są piersi, wiesz, parówki z indyka czy z kurczaka. Mhm, to ja właśnie takich używam. No. Wiesz, myślę, że najgorsze by były te właśnie tłuste mięsa, tak? Typu jakaś wieprzowina,
które mają dużo, dużo kwasów tłuszczowych, nasyconych. Na pewno jakieś tam przetworzone białe pieczywo, tak, będzie mocno powodowało wyrzut insuliny z rana i możecie gdzieś tam przyjmować, jak jest za dużo, czy nawet jakieś słodycze. Wbrew pozorom wiem, że Włosi, którzy słyną z diety śródziemnomorskiej z drugiej strony, jedzą właśnie tylko śniadania na słodko, no ale u nich to też jest całkiem specyficzny, wiesz, model... Mikroklimat. Żywienia, nie? Mhm. Że to oni tam jedzą bardzo mało z rana, sobie dziubną jakieś rogalika, kawę i potem lecą w ciągu dnia, oni jedzą bardzo mało. Ale mówię, raczej unikałbym takich mięsa typu wieprzowina, na pewno jakieś takie białe pieczywo, wysoko też przetworzone. Ogólnie jakieś takie, wiesz, ciężkostrawne wszystkie rzeczy, nie? To jest taki, jakieś kiełbasy, co jeszcze? No i to chyba tak naprawdę wszystko, nie? Mhm. Mamy jedną zasadę, im mniejszy stopień przetworzenia pokarmu, tak, składnika pokarmowego, tym lepiej. Czyli doradzasz jakieś takie nisko przetworzone z dużą ilością błonnika, tak? No tak, wszystko, słuchaj, wszystko co będzie nisko przetworzone, typu owoce, warzywa, jakieś takie bardziej naturalne, to jakby samo w sobie będzie zawierało ten naturalny błonnik. Także tam nie musimy jakichś szukać specjalnie produktów, które to mają więcej błonnika. Mhm. Tak? A powiedz mi, czy śniadanie musi być drogie zawsze? Znasz jakieś takie zamienniki na przykład dla osób, które nie mają tyle pieniędzy, żeby tam jadać śniadania codziennie jakieś kontynentalne i w ogóle... No stary, przede wszystkim wydaje mi się, że mało osób jest śniadania na mieście czy w hotelu, tak jak my dzisiaj. Myślę, że śniadania absolutnie nie muszą być drogie. Ja akurat mam kilka takich zestawów, które sobie gdzieś tam przygotowuję. Czy jest to, nie wiem, owsianka z orzechami, owocami, ewentualnie jakieś tam do tego odżywka białkowa, to jest tanie. Czy jak robisz jakieś tam jajecznice sobie z pieczywem żytnim, do tego zjesz jakieś tam... trochę jakichś warzyw, tak, pomidora, ogórka, cokolwiek lubisz. Czy to będzie omlet na słodko? No tak, wiesz, to nie są jakieś kosmiczne. Tak, na omlet sobie smarujesz, właśnie wrzucasz orzechy, wrzucasz, nie wiem, mieszasz ewentualnie z płatkami, a przynajmniej jeszcze też trochę więcej węglowodanów, jesteś tam, wiesz, żebyś miał ciężki dzień, do tego owoce, mówię, to absolutnie nie wydaje mi się, że to było drogie. Ja mam teraz też taki, latem lubię sobie robić taki bowl z jedzeniem, że wrzucam serek wiejski, kroję sobie właśnie owoce, orzechy i to jest stary, to się robi, nie dość, to jest szybkie, to się robi w 3 minuty. Taki pucharek i masz super pożywne śniadanie, nie? Słuchaj, chciałem się jeszcze ciebie zapytać, bo ja teraz będę miał nową pracę, będę zaczynał codziennie o 9:00 i chciałem zrobić sobie rano trening i zacząć jeść śniadania, bo wcześniej, tak jak mówiłem, nie jadłem niestety, teraz zamierzam to zmienić. I powiedz mi, jak to czasowo rozłożyć najlepiej, bo zamierzam wstawać koło 6:30, więc powiedz mi, będę miał... Momencik, wiem. Co będziesz miał? Będę miał 2 godziny czasu, tak od 6:30 do 8:30, bo później wiadomo, jeszcze trzeba się ogarnąć i dojść do pracy, żeby zrobić trening i zjeść porządne śniadanie. I jaką koncepcję mi radzisz? Iść rano na trening, po treningu zjeść porządne śniadanie i do pracy, zjeść porządne śniadanie, wiadomo, trzeba trochę będzie odczekać na pewno, przecież nie będę mógł zrobić tak, że zjem jajecznicę z 3 jaj z żytnim pieczywem i od razu wsiadnę w samochód i 5 minut później będę już na siłowni. No, a to jest jakby proste pytanie, czy od razu po wstaniu potrzebujesz zjeść? Czy jesteś od razu, jak wstajesz, jesteś głodny i czy jak ci się trenuje na czczo? Do tej pory zdecydowanie nie i dobrze mi się trenuje na czczo, ale... No to mamy już odpowiedź, tak? Mamy odpowiedź zdecydowanie bardziej, tym bardziej, że wiesz, że w twoim przypadku ty nie masz jakiegoś tam ciśnienia, żeby, wiesz, budować masę mięśniową, raczej chcemy cię zdecydowanie odchudzić, tak? Tak. A to też jest takie, ta różnica będzie bardzo minimalna, jeśli zjesz po treningu. Aha. Także w twoim przypadku moja propozycja, jeśli nie masz problemu, żeby trenować na czczo, bo są takie osoby, które budzą się rano i od razu mają ssanie, że muszą zjeść. Jeśli ty nie jesteś taką osobą i nie masz problemu, żeby pójść na trening, zrobić trening szybki i potem zjeść śniadanie, uważam, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla ciebie, tak? Bo będziesz już głodny, po treningu zdążysz zgłodnieć i załadujesz po prostu sobie odpowiednie paliwo po treningu i na resztę dnia. A czy śniadanie potreningowe, tak jak mówiłeś, czy coś trzeba było z nim zmienić? Więcej białka, więcej węgli? Nic się nie zmienia. Nic się wszystko tak samo. W twoim przypadku mówię, gdzie chcemy raczej stworzyć deficyt kaloryczny, cię odchudzić. Wiesz, myślę, że tam jakieś pełnowartościowe źródła białka, które będzie tam 30-40 gram protein, plus trochę węglowodanów, trochę zdrowych tłuszczy, jakieś warzywo czy owoce, mówię, no w zależności co masz w danym dniu ochotę,
nic tutaj bym naprawdę nie zmieniał. Jestem też ciekawy jednej takiej rzeczy. Co pić do śniadania? Kawa, herbata, soki, woda. No woda wiadomo, że zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Tam to było akurat z wodą niepotrzebne pytanie, ale na przykład jak myślicie, kawa, herbata, czarna, zielona. Wiesz co, no na pewno najgorszym rozwiązaniem w przypadku osób, które się odchudzają, będą soki. Ja jestem w ogóle zwolennikiem teorii, żeby nie spożywać kalorii z płynów. Aha. Tak, czyli totalnie w ogóle, wiesz... Czyli ja też, lepsza kola zero. Ja jestem osobą, która kocha jeść i wiecie, nigdy sobie tego jedzenia nie żałowałem, zawsze staram się jeść jak najwięcej. Takie kalorie z płynów no będą nie dość, że są pozbawione w większości przypadków tych składników odżywczych, tak? To są puste, w większości to są puste kalorie. Także na pewno, zależy od Twoich preferencji, stary, czy tam pijesz kawę, czy pijesz herbatę zieloną, tak, ale wiesz, że według kawy to narosło mnóstwo różnych mitów. Na przykład, że kawa wypukuje magnez, że po kawie nie można spać później, rozreguluje się cały rytm, zegar biologiczny tam szaleje i w ogóle... No stary, no powiem Ci tak, no że z tym, jeśli chodzi o wypukiwanie magnezu, no to akurat nie, kawa jest bardzo zdrowa, jest masa badań, które pokazują, że picie kawy regularne nawet wydłuża życie, tak? Bo ona jest bogata w polifenole, ale jakby też wiem, skąd się wziął ten mit, jeśli chodzi o wypukiwanie magnezu. Rzeczywiście były jakieś takie badania naukowe na kofeinie, tak? Tylko że jakby widzisz, to jest tak, że do mainstreamu wchodzą informacje, jakie każdemu pasują, żeby to brzmiało. Dlatego właśnie dla was rozmawiamy. No, żeby to brzmiało hucznie, wiesz, że kawa wypukuje magnez. Okazuje się, że badania na syntetycznej kofeinie, rzeczywiście syntetyczna kofeina, czyli suplement, taki, jaki był podawany w badaniach, jakby powoduje przyspieszenie, wydalanie tych jakby składników odżywczych, między innymi magnezu, ale zwykła kawa też jakby, pijąc kawę, kawa sama w sobie zawiera te wszystkie magnez i inne składniki mineralne, czyli z jednej strony coś tam, kofeina sama w sobie przyspiesza, ale i tak dostarczamy to z płynów, także jesteśmy, ten bilans jest na zero, nawet chyba jest dodatni w przypadku kawy. Jeśli pijemy normalną, prawdziwą kawę. Czyli to indywidualne preferencje. Czarna herbatka? Nie, no ja nie wiem, stary. Zielona? Jak chcesz. Wszystko można, tak? Nie, jak chcesz. No. Nie ma żadnych przeciwwskazań, nie żeby tam ma, nie, jakiś, wiesz, jakiś napój jest spaniem, zakazany. No stary, no chyba, że rzeczywiście masz problemy ze spaniem, tak? No ale wiesz, nie słyszałem jeszcze tak czułej osobie, która by rano wypiła kawę czy herbatę, a potem wieczorem nie mogła zasnąć. Myślę, że nawet jakby były problemy z tym zaśnięciem, to bym szukał ich gdzie indziej. Czyli wiesz? To nie, to dawka robi problem, tak? Jak wypijesz 7 kaw, to możesz mieć wtedy... No możesz, albo się wypijesz za późno przed snem, wiesz, to tak. Rzeczywiście tam. No ale są też z drugiej strony osoby, które mogą pić kawę wieczorem i spać normalnie. Idą spać, nie? Także to też jest indywidualna kwestia. Tak jest. Przypomniało mi się też takie pytanie z Instagrama. No. Nie ukrywam, że też mam z tym jakiś tam mały problem. No. Czasami mam tak, że po prostu nachodzi mnie taki wilczy głód. I najczęściej dzieje się to w przypadkach, kiedy długo nie jem. Na przykład, tak jak mam, mówiłem wam, ja jem pierwszy posiłek czasami naprawdę o 14, to jest mój pierwszy posiłek. I wtedy potrafię wchłonąć naprawdę niesamowite ilości tego jedzenia. No i tłumaczę sobie w głowie, że to jest i śniadanie, i obiad, to tak może być, bo nie jadłem śniadania, tyle godzin nie ten. I wiem, że ktoś tam na Instagramie poruszał ten, że ma taki sam problem. I pomyślałem, że zapytam Ciebie o to, jak już my jesteśmy i w ogóle, bo to taki ciekawy temat mi się wydaje. No, powiem Ci stary, tutaj fajnie, cieszy mnie, jak zadajesz pytania, już samemu sobie po trochę tak naprawdę na nie odpowiadasz, bo główna przyczyna tego znalazła się już w Twoim pytaniu, odpowiedź na to. Pytanie nie było moje generalnie, no, pytanie było z Instagrama, ale... od jakiejś tam fanki. No. Ale Ty już dodałeś sobie odpowiedź, ale... nie? Słuchaj, w większości przypadków problemem są zbyt długie odstępy pomiędzy posiłkami. Tak? I jest coś takiego, że jeśli w wielu przypadkach, jeśli wyciągniemy ten odstęp pomiędzy posiłkami, dlatego mówi się, że najzdrowiejszy jest pomiędzy 3 do 5 godzin, tak, że gdzieś tam jesteśmy, jak robimy się lekko głodni, to jemy, tak? Jeśli przeciągniemy ten moment odstępu pomiędzy posiłkami, to organizm już do głowy idzie sygnał, kurde, wiesz, już tutaj już jestem przygłodzony, ten hormon grelina rośnie, hormon sytości, nawet nienaturalnie, rośnie do wysokich po prostu poziomów i organizm podświadomie najada się na zapas, tak? Jesz dużo więcej w takim przypadku niż potrzebujesz, jest ten napad tego głodu, bo organizm mówi, nie, jestem w głodówce, muszę jak najszybciej dostarczyć jedzenie, jak najwięcej, bo znowu mnie przygodzi. Następnym razem, tak? Także to jest w przypadku normalnych osób, tak? Mamy jakieś tam te skrajne przypadki, gdzie osoby, które mają zaburzenia gospodarki
cukrowej, tak, czyli może być jakaś, nie wiem, cukrzyca, czy jak ktoś, nie wiem, albo inaczej, jeśli ktoś zażywa insulinę, wiesz, i mają te skoki cukru, wiesz, też wiem, że jakieś tam teraz popularne peptydy bardzo pobudzają te napady głodu, ale mówię, w większości tu są jakieś tam już indywidualne przypadki, gdzie ta gospodarka cukrowa może być zaburzona. W większości przypadków wystarczy zjeść po prostu, jeść pełnowartościowo, tak? Mhm. Albo jeśli zjedliśmy posiłek, też może to w przypadku posiłku, które, wiesz, właśnie najedliśmy się pustych kalorii, zładowaliśmy drożdżówę, tak jak ci mówiłem, jakiś sok, tak? Mhm. Proszę, tak? Wszystko cudownie. Tak, dziękujemy wszystko cudownie. Pani bardzo, wszystko jest super. Załaduję. Bardzo miła obsługa, naprawdę. Polecamy tą restaurację. Jestem tu pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Tak. Przepraszam, że wybiłem cię z rytmu. Nie, nie wybiłeś się z rytmu. Także w przypadku takiej zaburzenia gospodarki cukrowej, indywidualne przypadki, w większości mówię o tych pustych kaloriach, tak? Mówiłem, że te puste kalorie będą tak, że teoretycznie zjemy, załadujemy jakąś energię, ale nie załadowaliśmy właśnie białka, same załadowaliśmy węglowodany i organizmowi brakuje tych zdrowych i będzie chciał bardzo szybko wtedy też... Czyli takie osoby powinny zdecydowanie unikać postów. Tak, jeśli jesteś taką osobą, która ma napady głodu, stary, no to, co ja ci powiem, no tak się dzieje, tak jest z bulimiczkami. Przecież osoby z bulimią właśnie w taki sposób funkcjonują, tak, że gdzieś tam się, tylko że tam dochodzi do tego jeszcze, wiesz, element wymiotny. No może przy śniadaniu o tym nie rozmawiamy, no, no jeszcze nie. Ja mam zamiar tu jeszcze zaatakować tam ten bufet. Ale to działa na takiej samej zasadzie, nie, że te osoby głodzą się, tak, potem mają napad głodu, no i wiadomo, co dzieje się potem, czyli mamy takie sprzężenie zwrotne, nie? Że nie zjadłem za dużo, potem to wydaliłem, nie dostarczyłem energii, znowu się przegłodziłem i potem znowu jadłem. Tak działa mechanizm bulimii, nie? Także, a wystarczyłoby tylko zacząć się regularnie jeść, tylko i aż, tylko i aż. Chciałem też jeszcze poruszyć jeden temat, zrobić ci darmową reklamę twojej książki. O, tak. Bo to jest naprawdę super książka, polecamy ją wszystkim. No, i powiedz... czekaj, jestem, bo to jest zawsze po prawej stronie, czyli tu obok fali będzie, nie? Tu, możecie ją kupić. Tak. I chciałem się zapytać, czy tam jest coś o jakichś porannych ćwiczeniach, jakiś na przykład trening, który świetnie sprawdzi się rano. Ja jestem na przykład mega słabo rozciągnięty i teraz sobie obiecałem, że jak zmienię pracę z dwuzmianowej na jednozmianową, to na pewno będę nad tym pracował. I czy mogę tam znaleźć jakieś ciekawostki, które mi się przydadzą, bo dzisiejszy blog postanowiłem poświęcić typowo mojej porannej, tym, co będę robił przed pracą. Czyli do godziny 9-10. I czy znajdę w twojej książce jakieś fajne wskazówki, znaczy ja wiem, że znajdę, ale chciałem się zapytać, żebyś tutaj widzom powiedział, jakie i gdzie. No. Na temat właśnie jakiegoś porannego treningu, fajny rozruch, wiadomo, później ludzie idą do pracy na tym, nie chce się zajechać i później w pracy, wiesz, nie mieć siły 2 godziny do siebie dochodzić. Ale fajnie pobudzić organizm do pracy, gdzieś tam podbić metabolizm troszkę i tak dalej. Wiesz co, no jakby ja stricte w jakieś tam śniadania, poranne pory się nie rozwijałem, ale z jednej strony jest cały pierwsza część książki poświęcona jakby takiemu treningowi zdrowotnemu, tak? I tam jest masa takich ćwiczeń budujących ogólną sprawność, jest masa ćwiczeń korekcyjnych, na właśnie gdzie są ćwiczenia typowe pod zwiększanie zakresów ruchu, aktywację mięśni stabilizujących, wiesz, mamy ćwiczenia na mobilność bioder, mobilność barków, tak samo potem jest następna część ćwiczenia korekcyjne. I wszystkie te rzeczy i te ćwiczenia ogólnorozwojowe, ten blok prozdrowotny, można, ja wrzucam do mojej takiej porannej rutyny, którą też już widzieliście na kanale. I wszystkie te ćwiczenia pomogą wam i z waszymi problemami kręgosłupa, i z waszymi problemami barków, poprawią elastyczność, poprawią mobilność, stabilność. Można sobie nawet wziąć, wybrać po 2 ćwiczenia, nam załóżmy, widzę, że to jest na górną część ciała, to jest na dolną część ciała, to jest na mięśnie głębokie i sobie robić taki zestaw ćwiczeń 3, 4 do 8, wiesz, z rana 10-15 minut i jakby pełny zestaw na całe ciało tam znajdziecie. Słuchajcie, ćwiczenia nie są wcale trudne, są świetnie opisane, naprawdę. Wiem, bo tą książkę miałem jako jeden z pierwszych. Jest naprawdę to świetnie, świetnie przygotowane. Ćwiczenia można miksować dowolnie. Tak, tak, tak. One są, to są naprawdę ćwiczenia, bardzo nikomu bezpieczne. Nie zaszkodzą. Nikomu tylko pomogą. Bardzo bezpieczne. Wiadomo, jednym bardziej, drugim niezależności, jakie kto ma deficyty, jakie ma deficyty ruchowe, ale tak, dla każdego. Dobra, mam do ciebie jeszcze pytanie, może takie dziwne, ale wiem, że też, jakby to ładnie wam ująć, zależy, jak jesz śniadania. Niektórzy wcinają, ja na przykład też mam taki problem, że często im w biegu, często im gdzieś w aucie po drodze, bo po prostu... Ja też mam taki problem. Nie przykładam do tego wagi. Natomiast niektórzy, wiem, że celebrują każdy posiłek pół godzinki, spokojnie, troszkę jedzą, troszkę rozmawiają. To taki w ogóle azjatycki, orientalny bardziej styl, prawda? No, slow life. I mam pytanie, czy to jest jakaś różnica, bo idąc ja twoim tokiem rozumowania,
Kalorie to kalorie. To ma 700 kalorii, to ma 700 kalorii. Ja jedzam w 2 minuty, mam 700 kalorii. Ty sobie spokojnie tam każdy posiłek dobrze rozdrabniasz na pół godziny i też masz 700 kalorii zjedzonych. A jednak wiem, że ma to jakiś wpływ. No jakby mówię tak, z jednej strony masz totalną rację, że rzeczywiście kalorie to kalorie, ale jakby pamiętaj, że wiesz, że no jesteśmy troszeczkę więcej niż bardziej tam, wiesz, skomplikowani niż komputer. No tu mogą być, są no różne przeciwwskazania, tak? Też dużo łatwiej wtedy, wiesz, możemy poprzez takie szybkie jedzenie przede wszystkim możemy zaburzać proces wchłaniania, nie? Że wiesz, mimo wszystko ten powolniejsze jedzenie, jakby odpowiednie mielenie i potem pozwolenie, żeby to się wszystko przetrawiło w żołądku, wydaje się dużo zdrowsze. Już nie mówię o jakichś tam osobach, wiesz, gdzie w skrajnych przypadkach, gdzie mówi się o tym, że osoby, które jedzą w bardzo dużym biegu, mogą się wrzodów nabawić, tak? Mm-hmm. Nawet jedzenia, wiesz, już, a kolejny aspekt jest tego, no, że jeśli jesteś taką osobą zabieganą, to też ten hormon stresu, kortyzol może też ci skraszać, a wiemy, że stres to jest cichy zabójca, nie? To jest cichy zabójca i wydaje mi się, największa nasza tutaj plaga obecnych czasów, o tym się nie mówi, ale wydaje mi się, że większość problemów, jakie mamy zdrowotnych, wynika właśnie z dużego nadmiaru stresu. Czyli z głowy. I tego pędu, w którym żyjemy. Także wiesz, ja sam stary tego się uczę, ja też żyję w biegu i sam nieraz te śniadania jem gdzieś tam po prostu na biegu, ale jakby staram się tego pilnować, staram się, wiesz, zadbać odpowiednią ilość czasu, żeby móc zjeść posiłek spokoju. Nawet mało tego, są teorie, które mówią, żeby wiesz, nie oglądać telewizji, żeby nie przeglądać telefonu, żeby mm-hmm. rzeczywiście skupić się na tym jedzeniu, które spożywamy, żeby odpowiednio mogło się spokojnie ono dobrze mm-hmm. przetrawić i wchłonąć. Ja to widziałem właśnie zawsze w chińskich restauracjach, że oni wszyscy siadają i jedzą sobie godzinę na przykład posiłek. Mm-hmm. Cała obsługa siedzi sobie spokojnie, powoli, godzina jest zamknięta, przepraszam, restauracja jest zamknięta przez godzinę. No. I oni sobie spokojnie siedzą, tam dłubią i no i w sumie ciężko spotkać grubego Chińczyka, to jest jakiś tam... To Japończyk czy Chińczyk? No Japończyk, Chińczyk, no, aha, no nie, generalnie nie. Orientalny styl. Orientalny, no. Wiesz co, no akurat to jest, wiesz, wyspa Okinawa, która znajduje się w Japonii, jest uznawana za jedną z niebieskich stref, tak? Czyli stref, jest, mamy takie, jak piszecie sobie w Google, Blue Zones, czyli to są mhm. strefy, różne miejsca na świecie, w których jest najwięcej osób, tam stulatków żyje, aha. czy takich osób starszych. Najdłużej żyjące, aha. nie? Długowieczne. No i Okinawa jest jednym z tych miejsc. Jest też Sardynia, jeszcze tam jakieś mhm. inne miejsca, nie pamiętam, ale wiem, że Okinawa, Sardynia były na liście tych miejsc, także coś jest na pewno na rzeczy. Jeszcze mam bardzo ważne pytanie, mnie bardzo interesuje, a propos suplementacji. No. Wiem, że ty się tam też lubisz suplementować, musisz, bo jesteś osobą bardzo aktywną fizycznie. No. Tym i chciałem zapytać, jakie przed spaniem i co po wstaniu? Jakie ty masz rytuały, co musi być koniecznie, co czasami dokładasz jakoś tam sezonowo, czego broń Boże tam nie polecasz nigdy nikomu, żeby tam w ogóle nie ma szans na jakieś zestawienie, czy masz jakieś takie czarną listę produktów, co można dopiero brać na przykład potreningowo, o coś takiego chciałem Cię zapytać, może na swoim przykładzie, jak opowiesz, to będzie najlepiej. No nie, no potrafię ogólnie powiedzieć, mm-hmm. dla wszystkich. Wiesz co, z tym, czy muszę się suplementować, wiesz, to myślę, że bym się kłócił i powiem szczerze, im jestem starszy, tak naprawdę tym tych suplementów mniej zażywam. Mm-hmm. To bardzo ciekawe. I coraz bardziej ograniczam. Ja w moim przypadku, wiesz, tak naprawdę dostaję przy jakimś tam absolutnym minimum. Mhm. Minimum. Nie uważam, żeby suplementy były jakieś tam po prostu niezbędne. Większość okazuje się, że to jest jakiś tam pic na wodę. Wiesz, mhm. chociaż nie ukrywam, że jest kilka, które działa i które gdzieś tam pomagają okresowo lepiej funkcjonować. Zaczynając od początku. Czekaj, przepraszam, że ci przerwę, bo ja w ogóle generalnie obserwuję bardzo dużo ludzi ze świata fitness. No. I każdy z nich reklamuje inne suplementy. No. I ja kiedyś sobie naliczyłem, że jakbym miał tak wziąć coś od Adriana, coś od kogoś, to musiałbym brać, normalnie nie musiałbym mieć śniadania, bo bym mógł same tabletki po prostu sobie jeść łyżką, popić wodą i to by było tam wtedy no. według tam 18 różnych teorii, nie? No bardzo no. dobrze, widzisz, znowu ująłeś już odpowiedź w pytaniu, nie? Bo znowu powiedziałeś, że reklamują. Następny wywiad będzie bez Adriana. No. Słowo klucz reklamują, tak? Aha. I teraz my wiemy, że reklamy, a to stan rzeczywisty, nie zawsze pokrywa się z prawdą. Ja sam powiem Wam też, byłem kiedyś na takim zjeździe dietetycznym, gdzie byłem jednym z wykładowców, było tam
kilku najlepszych dietetyków z kraju. Pozdrawiam, był Tadek Sowiński, Paweł Strychalski, dziewczyny z MedFood, Michał Undra. Ja byłem jednym jako wykładowca, jako jeden z trenerów od treningu. No i tam jeden z uczestników, jakby, który miał swój sklep w Anglii z suplementami, powiedział ty, że ja jakbym brał błonnik, to jakieś tam same tak naprawdę jestem dostarczył wszystkich witamin i mikroelementów z odżywek, nie? I on mówi, ty, ja nie chcę jeść warzyw, ja bym chciał tylko dostarczać tam, wiesz, witamin i błonnika. I pytał się akurat Tadka Sowińskiego, wiesz, czy on może tak funkcjonować i... No wiesz, no i każdy się uśmiechnął, ale tak naprawdę jakby, no nie wiemy, no teoretycznie dostarcza tego, no tak? Jeśli by dostarczał tych suplementów, ale no nie wydaje się to... No to w ogóle bardzo ciekawy temat jest. No, no. Nie wydaje się to rozsądną opcją, wiesz, jakby, ale Tadek też nie odpowiedział mu jednoznacznie, nie? Powiedział, że on by tak nie jadł, ale jeśli chce tak próbować, to może. Będzie dobrym eksperymentem. No, ale wracając do tematu, właśnie. Taką podstawą dla mnie, wiesz, z rana... To najpierw jest... może na sen, czy bierzesz coś przed spaniem? No, wiesz, ja akurat mam problemy ze snem, jestem problematyczną osobą, zawsze miałem problemy. Lisowa. Zawsze miałem problemy ze snem i bardzo z tym walczę. Ale znowu, uważam, że największą zmianą i taką rzeczą, która mi pomaga lepiej spać i wcześniej spać, jest to, że ograniczyłem niebieskie światło. Mhm. Tak, staram się bardzo mocno, teraz są te nowe aplikacje w telefonach, gdzie o 22:30 ładuje mi się cyfrowy dobrostan, ekran się za szaro robi, wiesz, nawet są takie możliwości, żeby wyłączyć te aplikacje. I to jest podstawowa rzecz. Druga rzecz to jest to, że czytam zawsze przed snem książkę. Mhm. Tak, czytam przed snem książkę i to automatycznie mnie wyłącza. Tak, wyłączasz, mam zjazd, głowa tam gdzieś siada. I od razu praktycznie zasypiam. Jak tego nie, tylko tutaj drugi też jest problem, że jak nie poczytam, to też potem mam problemy z zasypianiem. Jestem gdzieś na wyjeździe, wiesz, ktoś obok śpi. Ale to jest mój taki rytuał. Wspomagam się czasami też... Co to znaczy czasami? To znaczy raz w tygodniu, raz w miesiącu? Zależy, jak jestem jakiś pobudzony, wiesz, jak wiem, że muszę zasnąć, wiesz. Okresowo powiedzmy, tak? Tak, czasami rzeczywiście przez jakiś czas testowałem melatoninę. Teraz jest taki okres alergiczny, majczerwiec, ja się bardzo męczę i mam ten sen takiej słabej jakości w moim przypadku, to bardzo mocno pomaga mi ashwaganda na noc, tak, dobrej jakości, w odpowiedniej ilości mam, po tej ashwagandzie mam taki dobry, mocny sen, nie? Że i budzę się troszeczkę bardziej wypoczęty. Też jest fajna taka odżywka sleeper treka, nie? I on rzeczywiście, no też się wspomagam czasami. Czyli nie trzeba być osobą aktywną fizyczną, nie trzeba ćwiczyć, po prostu jak chce się dobrze wyspać, to może stosować te i powinno być lepiej, tak? Tak, i trzeba pamiętać, że to są rzeczy, które tam delikatnie wpływają na organizm, tak? Jak zasłuchałem się historii, wiesz, osób, które gdzieś tam biorą jakieś mocne leki nasenne, wiesz, które oddziaływają na organizm, a to są, trzeba powiedzieć, to są produkty ziołowe, tak? Ten sleeper ma tam L-teaninę, magnez, wiesz, to są wszystko bardzo delikatne działające rzeczy na ciało, które na pewno nie zaszkodzą, tak? No, wiadomo, długofalowo wszystko może być trucizną, ale jeśli podejdziemy tego z rozsądkiem, magnez zawsze biorę na noc. To jest taka jakby numer jeden, nie? Że magnez zawsze i też okresowo wrzucam, czasami i wieczorami też suplementuję cynk. Tylko że cynk też okresowo przez 6-8 tygodni, bo trzeba pamiętać, że to jest metal ciężki i w nadmiarze będzie toksyczny. Ale też jest potrzebnym pierwiastkiem, bo wypacamy go z organizmem. Także też jeśli nie mamy pełnowartościowej diety, cynk jest bardzo dobry też na odporność, na gęstość mięśnia, także też ważny suplement, ale jego też okresowo stosuję. No dobra, a rano? No rano nie ma takiej filozofii. Rano tak naprawdę, stary, uważam, że niezbędny suplement, który uważam, że większość z nas powinna suplementować cały rok, to jest tran, omega-3, tak? Jakieś źródło dobre omega-3. Jeśli nie jemy regularnie 3-4 razy w tygodniu ryb i tak naprawdę to by było tyle. Plus piję kawę z rana sobie. No i teraz zależy, jeśli jest odpowiednio, jeśli jest dużym ładunkiem tłuszczu ten pierwszy posiłek, to też biorę do niego D3, ale ja raczej śniadania mam wysokowęglowodanowo-białkowe, także też nie biorę wtedy witaminy D3. D3 gdzieś tam ląduje zazwyczaj do obiadu, nie? Gdzie mam troszeczkę tego tłuszczu więcej, wiem, że na pewno mi się dobrze rozpuści. No tak, bo witaminy A, D i K się rozpuszczają tylko w tłuszczach. Tak, one są tylko rozpuszczalne w tłuszczach. Tak, pamiętam, bo to skrót od ADEK, tak, zapamiętałem ADEK. Na tej zasadzie właśnie. Ja też. Jako ciekawostkę. No w sumie nie wiem, o co się tutaj jeszcze można zapytać. A propos suplementy. Kreatyna. Co kreatyna? Kreatynę biorę regularnie.
też tam sobie tam przez 2 miesiące i robię chwilę przerwy. Ale monohydrat... Rano? Rano. Czy około treningowo? Nie ma znaczenia, przed treningiem, po treningu, tak żeby ją ładować codziennie, żeby odpowiednio nasycić. Także kreatyna to jest też suplement, który gdzieś tam... No, jest super, nie? Mhm. Najlepszy suplement na świecie. I taki podnoszący już rzeczywiście zdolności wysiłkowe, pomagający w budowaniu mięśni, wytrzymałości. Jedyny udowodniony, legalny suplement, który rzeczywiście podnosi zdolności wysiłkowe. Mhm. Słuchajcie, muszę o to zapytać naprawdę. ABCA? Nie no, BCA to... Słuchajcie, nie mogłem się powstrzymać, naprawdę. Nic się nie zmieniło od ostatnich moich tam jakichś konfliktów z innym dietetykiem. Gdzie mieliśmy poważną dyskusję na temat tego BCA i konflikt. Dalej jakby badania naukowe i prace utwierdzają nas w tym, że BCA to jest najdroższa woda smakowa na świecie. Nie? I, że jakby nie jest, z teorii powinno działać, ale w praktyce nie daje żadnych korzyści normalnym osobom zdrowym. Tak? I ewentualnie mówi się o jakichś tam osobach starszych, które mają zaburzenia już wchłaniania, gdzieś tam u nich mogą, albo osobach weganach czy wegetarianach, które nie dostarczają odpowiedniej ilości białka spożywienia, takim osobom może BCA pomagać. W 10% przypadkach osób będzie to najdroższą wodą smakową na świecie i kolejne badania, tylko przekroje lat to potwierdzają, zresztą te badania już są dostępne od 20 lat, tylko niestety nie wszyscy lubią czytać, niektórzy mają problem z tym, że jeśli coś nie pasuje do ich teorii, to po prostu nie potrafią się do tego przyznać, że to, co mówili przez wiele lat, okazuje się, że jest bullshit. Ostatnie pytanie, bo już czas nas powoli goni, widzę. No. Tak, żeby to wyszło ładnie w ramach, tak jak sobie zaplanowałem. Mam do Ciebie pytanie, którego właśnie zapomniałem. Nie czemu się. Musimy chwilkę Możemy pośpiewać. Musimy chwilkę poczekać. No. A wiem, co chciałem zapytać. Chciałem zapytać, czy osoby, które mają naprawdę rano bardzo mało czasu, na przykład 15-20 minut dosłownie, no. Warto jest robić taki krótki trening jakiś w formie tabaty, nie wiem, naprawdę, no wiesz jak to jest rano, masę osób ma jakieś tam masę obowiązków, dzieci, przedszkola, tego, wstajesz specjalnie wcześniej, no ale nie wstaniesz półtorej godziny wcześniej, żeby sobie robić pełny trening, bo musiałbyś to zrobić o 3:30 i czy warto jest po prostu naprawdę taką, nie wiem, 15 minut dziennie poświęcić rano, bo tylko tyle jestem no, w stanie stary, wygospodarować czasu. Ja Ci powiem tak, że jeśli co ja uważam, że powinniśmy robić, które rzeczy nam pomagają rzeczywiście lepiej funkcjonować, tak? Fajnie wygospodarować sobie czas na cokolwiek, jakikolwiek rytuał. Dlatego mamy ten film o porannych rytuałach. Świetne w ogóle, naprawdę. Tak, gdzieś tam chyba będzie, tak? Jak to, gdzie to się wyświetla? A, gdzie chcę, mogę go wyświetlić. O porannych... Nie, będzie tu. Będzie tu. O porannych rytuałach, które gdzieś tam pomogą Ci wejść w dzień, nie? Najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to wiesz, zacząć dzień przeglądać, wiesz, zacząć scrollować po prostu... Facebooka, Instagram. Jakby nawet jest taka teoria, że przełączamy swój mózg, albo jesteśmy proaktywni, albo reaktywni. I jeśli zaczniesz od takiej funkcji, która twój mózg przestawi w tryb tylko przeglądania, no to tak jakby się delikatnie tłumaczył, co to znaczy być reaktywnym, odmurzać. Tak, bo my przestawiamy się w tryb odbierania. A fajnie by było, jeśli jesteśmy osobami ambitnymi, z jakimiś celami, żeby przejść w tryb proaktywny, czyli tworzenia, czyli zmuszenia mózgu do jakiegoś domyślenia, do funkcjonowania, poprawy jego koncentracji. Jeśli to są ćwiczenia, jeśli to jest krótki zestaw ćwiczeń fizycznych, porannych, zrób ćwiczenia. Jeśli to jest, nie wiem, ćwiczenie, zrobienie sobie 5 minut oddychania, jakiegoś tam ukierunkowanego, medytacja, modlitwa, czytanie książki, mi super pomaga, zimny prysznic, wiesz, jakby cokolwiek. A ćwiczenia fizyczne też będą świetne, pobudzą Ci układ krążenia, wiesz, rozruszasz się troszeczkę, te stawy zastałe. Wiesz, 10 minut, 15 jakichś ćwiczeń ogólnorozwojowych, rozciągających w przeciągu roku daje, wiesz, masę godzin spędzonych na treningu. No tak. Tak, mamy ten efekt, wiesz, jakby procent... 90 godzin. Procent składany, 90 godzin rocznie. Tak. Stary, to jest masa czasu i mimo tego, że nam sobie tego nie zdajemy sprawy, możemy naprawdę zrobić dużo, nie? Czy to będą pompki, wiesz, czy podciąganie, jesteś w stanie zrobić, nie wiem, każdego dnia 30-40 pompek podciągnięć, to po roku jakbyś robił tak codziennie, to będziesz, wiesz, bykiem, nie? Także uważam, że mówię, warto, ale znowu, zależy, czego potrzebujesz, co Ci pomaga, nie? No dobra, ja chyba nie mam więcej pytań, bo czas się kończy, a jestem też trochę głodny. Tak? A ja mam pytanie. Tak.
jak tam zamierzasz, bo masz tyle tych wskazówek, jak teraz, czy zamierzasz to wykorzystać, czy, bo już w zeszłym roku się deklarowałeś, że wiesz, tutaj publicznie, że zamierzasz się brać za siebie. O, to był atak na moją stronę. No, nie byłem przygotowany. No, ale... zamierzasz się brać za siebie, cwaniaczku. Ale odpowiem dyplomatycznie. No. Słuchaj, u mnie też, nie ukrywałem tego nigdy, u mnie wielkim problemem było to, że moja praca była dwuzmianowa. Ja nie mogłem się w ogóle przestawić w taki tryb jakby... Ale schudłeś trochę. Schudłem. Ale nie. I do ilu kilo? Do 100. Do 100, z ilu? Ze 110. Okej, okay. I teraz ile jest? Znowu 110. Czyli jesteś książkowym przykładem tych osób z efektem... Tak, z efektem dokładnie. Miodu, tak? Ale ja już ci tłumaczę. Ja jestem osobą, która ma w ogóle skoki takie. Ja jestem osobą, która potrafi zawziąć i naprawdę wszystko robić super. Ale jedna tam jakieś małe nie pójście na trening, czy tam jakiś drink w barze, czy coś, już przekreśla moje w ogóle wszystkie osiągnięcia. Już mówię, że okej, okay, już i tak to zrobiłem, to już nie ma sensu. Już w sobotę nie idę na trening, w niedzielę nie idę na trening. No i to tak lawinowo, wiadomo, wszystko idzie. Dodatkowo dużym utrudnieniem, naprawdę dużym, było to, że ja miałem dwuzmianową pracę, która strasznie mi rozpierniczała cały harmonogram, cały ten. Raz musiałem wstawać o 4 rano, później musiałem prawie o 4 kładłem się spać w następnym tygodniu, bo to w poniedziałek kładłem się spać 23:30, we wtorek chwilę po północy, w środę o 1:00 i później przychodziła sobota albo niedziela i ja wiesz, leżałem w łóżku i normalnie patrzyłem w sufit i tam 3 godziny próbowałem zasnąć i w ogóle nie było szans. Nawet nie zbliżałem się do tego stanu. No i potem wiadomo, w poniedziałek po pracy pójść, przespać się, no bo to było, oczy się kleiły. Dopiero w środę dochodziłem do siebie. Teraz zmieniłem pracę. Teraz będę miał tylko jakby od 9, czyli mam trochę czasu rano, dlatego właśnie zrobiliśmy ten materiał. To było trochę takie samolubne i pode mnie. Chciałem się też tam dowiedzieć. Ale może być praktyczne, może Kamil by się też na pewno się dowiedział wiele praktycznych informacji. I mam zamiar to zmienić, no zobaczymy. Oczekujcie na efekty. Następny filmik jesienią zrobimy, myślę, przed treningiem, trening i po treningu, ten czas. I wtedy już powinno być lepiej. A co to znaczy być lepiej? Czy deklarujesz się, że tutaj na jakąś tam znaczącą poprawę? Na znaczącą poprawę tak, natomiast nie na jakieś konkretne... No jak? No nie, no musimy być, musi to być mierzalne. Ile minimum? Nie wiem, kiedy przyjadę. Myślę, że to będzie za parę miesięcy. No. To będzie październik, listopad. No myślę, że dyszkę to mogę zadeklarować na 100. Tak? Dyszkę 10 kilo mniej. Teraz jest 110, tak? Tak, myślę, że mogę się zadeklarować, że wchodzę u Ciebie na wagę i tam będzie dwucyfrowo. Dwucyfrowo? Dwucyfrowo. Dobra, a jak tego nie zrobisz, to co? No zobaczymy, zrobisz mi jakiś bardzo ciężki trening. Nie, wtedy, nie, nie. Jaka jest kara dla Ciebie? No co to jest kara? Nie, no. Czyli co, może, nie wiem, zapraszasz mnie wtedy na, jeśli nie zrobisz, to zapraszasz mnie na steka. Ale jak zrobię, to wtedy Ty zapraszasz mnie. No dobra. Dobra? Dobra. Do dobrej knajpy, tak? Tak, do dobrej knajpy. I będziemy, w następny film będziemy kręcili jedząc steki. Tak, ktoś będzie stawiał steki. Ktoś będzie stawiał steki. I słuchajcie, to będzie na bogato, ja od razu mówię, stek, zupka, wszystko można tam, wiesz, wiadomo, tam nie jakieś ostrygi i ten, ale aha. W normalnych warunkach to, co byś zamówił, to przegrany płaci za wszystko. Czarny kawior? Musi być, do... słuchajcie, ja mam taki handicap, że mogę nie przyjeżdżać, nie? Nie, żartuję oczywiście, to nie o to chodzi. Ja lubię takie challenge, lubię takie wyzwania, bo mnie też to motywuje. No dobra, chyba kończymy. Kończymy. Powoli idziemy jeść. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, jeśli chcecie częściej redaktora Falkowskiego na kanale, dajcie znać. Macie jakieś inne propozycje odcinków, filmików? Tak, piszcie do mnie na priv. Tak. Zadawajcie, piszcie w komentarzach, dajcie znać, jak Wam się podobał tutaj taki wywiad, czy chcielibyście częściej takiego kontentu w formie wywiadów, czy raczej pasują Wam bardziej krótkie filmiki. Oczywiście subskrybujcie kanał. Kciuki w górę. Subskrybujcie, już mówiłem. I kupujcie książkę.